Gdzie będziesz za 10 lat o tej porze? Co się będzie z tobą działo? Ja myślę, że gdzieś na południu Francji i tam będę miała swój dom i dzieci, które również będą mówić po francusku. I będą mówić merci i bonjour i bonsoir. Ale będziesz do nas wracała na koncerty, czy już masz zamiar przejść na bardzo wczesną emeryturę? Nie, no mam nadzieję, że nie. I że po prostu jak ja za 10 lat będę grała, to na emeryturę już w końcu odejdzie bardzo dużo różnych innych artystów, więc wtedy będzie mój czas. Yo!